Cześć, jestem Claudio, to jest tą klawiotokaną, no i już. Witam Was w wszystkich odpowiedziach. Na rysunku przedstawiono przedmiot i jego obraz oraz wybrane promienie światła padające na zwierciadło i odbite od niego. A. Wybierz zdania, wpisując z miejsca znaku zapytania odpowiednie cyfry lub litery. Punkt D jest obrazem punktu. Patrzymy, co my tutaj mamy. Mamy krótszy odcinek i dłuższy odcinek. Punkt D leży na końcu krótszego odcinka. To znaczy, że punkt D jest obrazem punktu A. Punkt D znajduje się w miejscu przedłużeń promieni odbitych. 1 i 2. Punkt E jest obrazem punktu. Czyli tutaj tam, gdzie mamy 90 stopni, czyli jest obrazem punktu B. 3 i 4. Punkt F jest obrazem punktu. No i zostaje nam, jest to zresztą końcówka tego dłuższego odcinka, czyli tak tyś jak będzie to C. I mamy tu 5 i 6. Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. Powstały obraz przedmiotu jest rzeczywisty, pozorny. Jak to od siebie odróżnić? Przede wszystkim, gdy mamy przedłużenia, jest to bankowo obraz pozorny. No to mamy tutaj tak oraz prosty, nieodwrócony i odwrócony. I tutaj wrócimy też. Do rzeczywistego. Rzeczywisty przede wszystkim powstaje po tej samej stronie, a pozorny po drugiej. A potem mamy prosty, odwrócony, nieodwrócony. Ja wiem, że on się wydaje dla Was odwrócony, ale spójrzmy na to z tej strony, że to jest nasza twarz. To jest nasze jedno oko i drugie oko. I patrzymy sobie w lustro. I tutaj odbija nam się nasze prawe oko, to odbija nam się lewe oko. I ten obraz nie jest odwrócony. Odwrócony byłby wtedy, gdybyśmy patrzyli w lustro i widzieli naszą twarz do góry nogami. Zatem jest to obraz prosty, nieodwrócony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.